Mój ojciec pochodził z Kościana, a moja mama z Wrześni. Ojciec powstańcem wielkopolskim był, a moja mama tak zwanym dzieckiem wrzesińskim, gdzie za czasów I wojny światowej dzieci strajkowały, bo nie chciały się uczyć, znaczy nie uczyć, a modlić się w języku niemieckim. No i to cały strajk był dzieci w szkole podstawowej Ale pana rodzina niemieckiej. wywodzi się, gdzie Mieliśmy mieszkaliście? sąsiadów Niemców, którzy bardzo dobrze byli zorientowani działalności mojego ojca i mojej mamy przed wojną. No i jak Niemcy weszli, to się odgrażali, że pójdziemy na pierwszy rzut do wysiedlenia. No i tak się stało. Codziennie wieczorem byliśmy przygotowani z węzełkami i w drogę. Czekaliśmy na wywiezienie. Jak się zrobiło tylko ciemno, no to zaczęły kursować samochody ciężarowe z plandekami, no i ładowali ludność Poznania i wywozili do obozów na Głównie. Niech pan opowie o tej sąsiadce, która przyszła kiedyś do mieszkania, te Niemce. Więc to była Niemka, która pochodziła z Głogowa. Bardzo zapalczywa hitlerówka, jak ją nazwali sąsiedzi. No i ona była bardzo agresywna w stosunku do Polaków po wkroczeniu Niemców. Także prawdopodobnie nie tylko myśmy padli ich ofiarami, ale inni na ulicy także, o których raczej nie dowiedzieliśmy się. No i prawdopodobnie nam przez to wyrządziła dużą przysługę, że nas zabrali bez wiedzy gestapo, bo ojciec, będąc powstańcem wielkopolskim, był na liście gestapowskiej, ponieważ ona miała syna, który brał udział w ekipie, która wywoziła Polaków i po prostu przyspieszył nam ten wyjazd. No i znaleźliśmy się 15 listopada Ale jeszcze chwilę. na Po tej Głównej. wizycie, jak przyszła i się pytała, gdzie są te pamiątki z powstania, może pan Tak, o tym powie. ojciec na ścianie miał przed wojną pozawieszane trofea, można tak powiedzieć, że trofea, pamiątki z powstania, jak szable, bagneciki i różne inne dyplomy i odznaczenia. I jak Niemcy mieli wyjść, to wszystko było pozdejmowane, pochowane i zakopane w ogródku. I ta pani, która oglądała to przed wojną, bo bywała u nas, przyszła i się pytała, gdzie to się panie Fellman podziało? Bo przecież pan wojował przeciwko Niemcom w I wojnie światowej. No i na to nie było odpowiedzi, bo co było odpowiadać na takie zapytanie? No to nam pogroziła po tych swoich wypowiedziach, że no to pójdziecie na pierwszy ogień do wywózki. Dobrze, to teraz przejdźmy do, Tak. jak wyglądało moment wyrzucenia z mieszkania i co dalej. No więc myśmy byli przygotowani już po tej zapowiedzi tej sąsiadki Niemki na dosyć wczesną wywózkę i czekaliśmy, jak tylko szaro się zrobiło, i to mieliśmy poszykowane węzełki na drogę. Wiedzieliśmy, że nie wolno zabierać ani poduszki, ani koca. O pościelach w ogóle mowy nie było, tylko to, co potrzebne do bytu na parę godzin. Po prostu mały węzełek. Nawet nie można walizki było wziąć. No i przyszła ekipa
która wywoziła, i mieli listę. Tam mój ojciec był na tej liście. I dali, zadzwonili, powiedzieli, no proszę się szykować, jesteście przeznaczeni do wywózki. Czas 15 minut. A więc myśmy popakowali się, no już nie było co zbierać, bo nie wolno było nawet koca wziąć. No i po wyjściu nas zamknęli mieszkanie na klucz. Klucze trzeba było oddać. Trzeba było się podpisać, że się zdało klucze na tej liście i się wychodziło do samochodu ciężarowego. Po prostu upychali, bo już dużo ludzi było. Nas upchnęli na końcu. Jeszcze nasza sąsiadka, która się spytała tych, którzy wywozili, czy ona może nam kod dać. No i wówczas dała nam kod i z tym kocem wędrowaliśmy całą wojnę, który bardzo nam się przydał. Był z nami jeszcze ojciec mojej mamy, czyli mój dziadek z Wrześni. No więc jego nie zabrali, bo nie był na liście. Tylko się spytali, czy ma gdzie przenocować, jak mieszkanie zamknęli. No i ta sąsiadka, która nam dała kod, powiedziała, że może do rana u niej się przespać. No i myśmy pojechali do obozu na Główno. Pierwsze nasze takie spostrzeżenia to były dosyć nieprzyjemne, bo wyglądało to tak, że na cemencie był słoma porozkładana, barłogi. I na tą słomę trzeba było się położyć. Rodzina jedna od drugiej się odgradzała swoimi węzełkami. I tak leżeliśmy przez wiele, wiele dni. Co jedliście? Więc była kuchnia, która gotowała bardzo cienką zupeczkę. Dostawało się do tego jedną porcję chleba. To znaczy trzeba było zostawić na śniadanie i na kolację. I można było brać kawę zbożową, gorącą z tej kuchni, czy rano, czy wieczorem, no, wiadomo, czarną i niesłodką. No niektórzy mieli trochę cukru ze sobą, no to sobie słodzili. A tak to trzeba było tą zbożową kawę pić czarno. Nie? Z mlekiem nie była. Jaki był regulamin obozu? To ja już nie pamiętam, jaki regulamin był dokładny, tylko z życia, z tego okresu, gdzie się przebywało, to zdążyłem zapamiętać, że nie wolno było się zbliżać do płotów, bo straże były tak jak w obozie koncentracyjnym, z tym, że nie strzelali, tylko upominali. Upominali. I pamiętam, że podchodził pod płot i to niedaleko płotu był proboszcz z parafii, z Główny, ksiądz Hilomer. I on dosyć często przychodził pod płot. Niemcy go traktowali jakoś tak nie bardzo ostro. No to otuchę tym wszystkim wywiezionym do obozu udzielał jakiś tam błogosławieństwa i pocieszał ich. Czy odbywały się msze na przykład? Ja nie pamiętam tego. Prawdopodobnie się odbywały, ale ja o tym nie byłem na takiej mszy i nie mogę sobie przypomnieć, żeby coś było. Jak doszło do dalszej wywózki? Do dalszej wywózki doszło
w ten sposób, że przede wszystkim myśmy liczyli na to, że będziemy reklamowani, bo ojciec pracował w sądzie, był urzędnikiem państwowym i był reklamowany z szeregiem innych pracowników sądowych, adwokatów i różnych. I panie były też, które obsługiwały tam maszyny i tak dalej. I w ten czas zrobiono listę tych pracowników i posłano do magistratu, do tego działu, wydziału wysiedleń z reklamacją. To prezes sądu tą listę wysłał, mam tą listę, możemy to pokazać. No ale dostaliśmy wiadomość poufną do obozu, znaczy my osobiście, że mojego ojca gestapo poszukuje. Jeszcze nie wpadli na trop, że może być na głównej. Dlatego, że był okres wywozu powstańców wielkopolskich do Żabikowa i tam ich wykańczali. Bardzo dużo ich poginęło, ojca kolegów, właśnie w Żabikowie. Chcąc chronić rodzinę, po prostu poszedł do polskiego komendanta obozu i się spytał, kiedy jest następny transport. Dowiedzieliśmy się, że za 2 dni będzie transport nocny, bo tylko nocą się wywoziło. Pociągi chodziły z tymi wywiezionymi do gubernatorstwa tylko nocami. No i wówczas poprosił ojciec komendanta tego polskiego, żeby nas zapisał na najbliższy transport do wywiezienia. No i przez to się ojciec uchronił i cała rodzina od rąk gestapowskich, bo później się dowiedzieliśmy, że jednak gestapo wpadło na trop, że jesteśmy na główny, no i by ojca prawdopodobnie stamtąd wyciągnęli i osadzili w obozie koncentracyjnym, którym było Żabikowo dla powstańców. Nasz transport był dosyć długi, duży transport. Tam było kilkanaście wagonów towarowych. W tych wagonach towarowych były poustawiane ławki z desek, proste ławki. To dlatego, że żeby więcej ludzi się zmieściło. No więc na tych ławkach się siedziało cały czas. Cały czas, cały okres transportu, jaki był. Transport był 11 na 12 grudnia przy temperaturze minus 18 było w Poznaniu. Jak byliśmy potem na drugi dzień już w gubernatorstwie, jak byliśmy, to było minus 22 stopnie. Transport znalazł się do południa w Piotrkowie Trybunalskim i tam na bocznicę był odstawiony i staliśmy na bocznicy. I się okazało, że Piotrków Trybunalski nie jest przygotowany na przyjęcie tak dużej ilości ludzi wysiedlonych. I stojąc na tej bocznicy, próbowaliśmy w tym mrozie, znaczy niektóre mamy, które miały małe dzieci, i po gorącą wodę dojść do lokomotywy. Naturalnie obsługa, która była zaraz za lokomotywą, miała ogrzewanie z lokomotywy. A panie chciały trochę gorącej wody dla dzieci, co polska obsługa chciała użyczyć. No, nie dało rady, bo obsługa zaczęła strzelać, ale w powietrze, na znak, żeby nie wychodzić z wagonów. I około południa dowiedzieliśmy się, że transport będzie skierowany do innego miasta. Przez okres, jak myśmy stali na bocznicy, były prawdopodobnie telefoniczne zwiady, które miasto jest przygotowane na przyjęcie tak dużej ilości wysiedleńców. No i się okazało, że to była Częstochowa.
transport ruszył do Częstochowy. Transport ruszył do Częstochowy dopiero na następną noc i myśmy nad ranem przyjechali zmarznięci na bocznicę do Częstochowy. Mówił pan tam, że dzieci pomarzły. Tak, dwoje dzieci, między innymi mój brat, który miał wówczas 5 lat, ja miałem 14, bo w obozie akurat miałem urodziny, kończyłem 14 lat. Był owinięty tym kocem, który dostaliśmy od tej sąsiadki i przymarzł do ściany. Nie mogliśmy z tym kocem oderwać go. Wyjęliśmy go z koca i potem dopiero koc się zaczęło odrywać, bo ściana była tak jak nieodmrażana lodówka z 5-centymetrową warstwą lodu dookoła, bo tam było 53 osoby w wagonie. I to z oddychania powstał ten lód. I w czasie wyładowania się okazało na bocznicy, że dwoje dzieci, niemowlaków, jest po prostu tak zmarzniętych, że nie szło ich docucić i wyglądało na to, że są nieżywe. I na bocznicy nas, o dziwo, kto przyjął? Polska policja. Polska policja stała z opaskami białymi na rękawach, w mundurach. Mieli przy czapkach te, jak to się mówi, opuszczone paseczki, żeby czapki może nie zleciały, a może jako, że na służbie są. I polska policja organizowała przejazd nasz na punkt zborny. Punkt zborny był na salce Straży Pożarnej w pobliżu katedry. Nie mylić z Jasnogórą. W pobliżu katedry była Straż Pożarna i tam mieli salkę i na tej salce mieli przygotowane już jedzenie dla nas. Gotującą zupę w kotłach, listy, kwater. I jedząc tą zupkę, bardzo dobrą zresztą, rozgrzewaliśmy się po tym ciężkim mrozie, który tam panował i dostaliśmy adresy kwater, na które mieliśmy się udać celem tam zamieszkania, ludności miejscowej. To po całej Częstochowie byli poznaniacy wówczas lokowani. No i tak można powiedzieć, że niektórzy trafiali na dobre kwatery, niektórzy na rudery, nory dosłownie. I taką norę myśmy dostali u jakiegoś, na żydowskim mieszkaniu. Rodzice po prostu poszli i szukali już na własną rękę coś lepszego i znaleźli blisko Jasnej Góry i myśmy po 3 dniach się przenieśli. W międzyczasie już brata nie było, bo zachorował na zapalenie płuc i przyjęły go zakonnice pod Jasną Górą na ulicy Świętej Barbary i blisko kościoła Świętej Barbary. Zakon, nie pamiętam nazwy tego zakonu, w każdym razie to przylegało, ten zakon przylegał do kościoła Świętej Barbary. No i tam mojego brata 5-letniego po prostu przywołali do życia przez kładzenie baniek, zaszczyki jakieś dostawał i tam leżał miesiąc i miał bardzo ciężkie zapalenie płuc. Myśmy się przenieśli do rodziny, która pochodziła z Bydgoszczy. Mieli trzypokojowe mieszkanie, jeden pokój mieli przygotowany dla wysiedlonych i o dziwo akurat nikt tam nie trafił. Po poszukaniu po 2 dniach rodzice trafili tam na to poprzez, bo pytali się, z ulicy na ulicę chodzili, czy tu nie ma gdzieś jakiejś kwatery nie zajęte jeszcze przez wysiedleńców. I myśmy trafili do tych państwa, którzy się nazywali Zajfertowie, pochodzili z Bydgoszczy.
No i tam przysiedzieliśmy u nich 5-6 miesięcy. A czym się żywiliście? Za co? Czy pracowaliście? Myśmy się żywili przede wszystkim datkami, które były od miejscowej ludności. Z tego domu, i tam był taki sklepik nawet w tym domu, i z okolicy, jak wiedzieli, że są na jakimś kwaterze tam wysiedleni, no to co mogli, to dawali. Natomiast w międzyczasie zawiązał się Komitet Obywatelski, nie pamiętam jego nazwy, bo taki skrót był, miało swoją nazwę. No i chodziliśmy tam po zupki, co dzień w południe, zupki komitetowe, jak nazywali. No to się brało bańkę, jakąś naczynie takie i się szło, się dostawało, jak na 4 osoby, to 4 chochelki były tej zupki. I to była zupa z buraków i z kaszy. Buraki to były, no ziemniaczek też tam raz po raz się znalazł, ale to już rzadko, bo przy takich mrozach to nie szło nawet nic tak przewieźć, żeby nie zmarzło. Więc okoliczni mieszkańcy, Podczęstochowy i gospodarze, i większe gospodarstwa, bo jeszcze takie były, duże gospodarstwa rolne, no to przywoziły tam zaopatrzenie do tej stołówki. To było dosyć, no cienkie te zupki były, ale zawsze było coś gorącego. Potem się przenieśliście dalej na wschód, tak? Później już mi się, ojciec szukał pracy, poznał język niemiecki i ojciec dostał pracę na majątku książąt Lubomirskich w Kruszynie pod Częstochową. I to było 20 parę kilometrów od, 25 czy 6 kilometrów od Częstochowy. I no tak było, że myśmy tam mieli troszeczkę lepiej, bo zawsze o jedzenie łatwiej było. Także później pomagaliśmy nawet wysiedlonym, którzy zostali w Częstochowie w postaci na przykład ziemniaków czy kaszy. To łatwiej było tam dostać. Bo ojciec dostawał także, prócz kiepskiej pensji od Niemców, zaopatrzenie było w artykuły spożywcze, te, które majątek ziemski wytwarzał. Także to coś w rodzaju deputatu było, bo ojciec był księgowym tam na tym majątku. Tam był Treuhänder, który zarządzał tymi dobrami, włościami książąt lubomirskich. I zawsze było łatwiej coś do jedzenia tam sobie skombinować. Czy to on zaproponował ojcu podpisanie Volkslisty? Tak. To był człowiek, który także był wysiedlony z kolonii afrykańskich. Taki, ten pan się nazywał Andexer. I bardzo nam współczuł jako wysiedlonym z Poznania do gubernatorstwa, bo sam był wysiedlony przez Anglików z tych kolonii i po prostu chciał nam pomóc. Nie w sensie jakimś, że na siłę, tylko przez współczucie chciał to zrobić. Mówi, macie niemieckie nazwisko i nawet zasiągnął informacji w miejscu urodzenia mojego ojca, czyli do Kościana pisał. I tam były księgi w porządku, od kiedy te rodziny zostały asymilowane tutaj niemieckie przez jakiś, nie wiem, jakiś edykt królewski czy coś takiego, nie wiem co to było, w każdym razie obywatelstwo dostały. No i to wszystko, tą informację on otrzymał
z kościana. I mówi, no teraz już nic na przeszkodzie nie stoi, żebyście wypełnili formularz o przyjęcie obywatelstwa niemieckiego, czyli Volkslisty. Naturalnie moja mama to, jak to usłyszała, to z początku wpadła w rozpacz, a potem mówi, no jak on nas chce zmusić do tego, to musimy stąd nawiewać. No ale tak nie było, bo oprzeć się jakoś no, w miarę przyzwoicie i powiedział, panie Fellman, jak pan nie podpisze tego, to będziemy musieli się rozstać. Bez żadnych konsekwencji służbowych czy jakieś, tylko po prostu tak, może trochę po przyjacielsku. No i ojciec zaczął szukać innej pracy w tym samym urzędzie, w którym, z którego dostał skierowanie tam do tej pracy. To było tak zwany Zarząd Majątków Ziemskich, Liegenschaftsverwaltung Krakau. I oni nadzorowali te wszystkie majątki ziemskie, które zostały Polakom odebrane. A i teraz było tak, że musieliśmy zmienić miejsce zamieszkania, miejsce pracy ojciec musiał zmienić. I tak po kolei myśmy się tułali po gubernatorstwie z majątku na majątek, bo nie zawsze to wychodziło tak, jak miało wychodzić. Jak mieszkaliśmy w Częstochowie jeszcze, no ale potem już jak nawet ojciec dostał tą pracę w Kruszynie, no mieliśmy znajomości między miejscową ludnością, no i tam poszedłem do jednych znajomych na kwatery i zacząłem chodzić. Było utworzone szkoła średnia zawodowa. Ciekawe, bo Niemcy powyżej 4 lat, do 4 lat nauki Polaków nie kształcili. Ale to było coś w rodzaju szkoły zawodowej w kierunku rzemiosła, nie wykształcenia na jakiś tam techników, inżynierów, czy no już doktorów to nie mówię, ale to mieli na celu jedno, wykształcić dobrych fachowców i zabrać ich do Niemiec, do fabryk, do roboty. Naturalnie długo się tam nie utrzymałem, bo po półtora miesiąca chodzenia dostaliśmy po cichu tam cynk, że następną sobotę będą uczniowie wywiezieni do niemieckich fabryk. Po półtora miesiąca już. Naturalnie ja zwiałem z tej Częstochowy, bo było tak, że dostali ci, co nie wiedzieli o tym, to przyszli do szkoły, no ale to była mała garstka tych uczniów i ich zabrali i wywieźli do robót w Niemczech, do fabryk. Później, jak już armia radziecka nachodziła na tereny tutaj do Wisły, no to myśmy się przemieszczali. Cała firma uciekała przed armią radziecką do Reichu. No ja się zabrałem razem z nimi. Jeden z kolega, który był z Poznania, też kierowca, myśmy razem jechali samochodem. I cała kolumna jechała na Kraków i potem dalej do Rzeszy. Ja nawiałem w Krakowie, no i bo rodzice moi byli w Olbromiu. No i stamtąd ostatni właśnie etap mój to był taki, że nas tam połapali i wywieźli na okopy, jak to się mówi, na Einsatz. Tutaj nazywali Einsatz. Budowanie wzdłuż trasy od Krakowa na północny zachód, pasmo krakowsko-wieluńskie tak zwane, Jura krakowsko-wieluńska. I w tym segmencie tego wzniesienia budowano obronę, linię obrony
okopy działa, nawet wstawiono do takich bunkrów, które były betonowane, i do tego był potrzebny piasek żwir. Więc jak nas wywieźli na te okopy, no to część szła do wyładunku wagonów kolejowych i norma była jeden taki 25 ton mokrego piachu, żwiru, trzeba było wyrzucić w przeciągu 4 godzin. Taka norma była. I tam na tej bocznicy, jak wyrzucaliśmy żwir, który był potrzebny do betonowania bunkrów, to po wyrzuceniu żwiru znajdywaliśmy czasem, nie zawsze, czasem butelkę, bo to rzadkością było, żeby dwie butelki były, z listami, które miały być wysyłane dalej do rodzin, i z tego wynikało, że wagony były załadowywane przez więźniów z obozu, prawdopodobnie z Oświęcima czy Birkenau, bo niektóry żwir to pochodził, czy piach, z Wisły. I te wagony załadowywane przez więźniów miały właśnie te, niektórym wagonie były te listy. No to organizacja, która była tam, podziemna, no to dawali znać, jak to zrobić, żeby nie wysyłać tu na miejscu, tylko z innych miast się wysyłało. Naklejało się znaczek, wkładało się do koperty i się wysyłało. Jak armia radziecka nachodziła na Polskę, na Niemców, tu już do gubernatorstwa, to Niemcy uciekali z transportami, i z różne firmy były, które pracowały na terenie gubernatorstwa, i zakłady pracy, fabryki, załadowane na kolumny samochodów, i to uciekało wszystko do Reichu. Ja, chcąc być bliżej Poznania, zabrałem się z tym transportem, ostatnim samochodem, który jechał. Właśnie kolega z Poznania też był, mówi: jedźmy razem, będziemy prędzej w Poznaniu. No i dostaliśmy po drodze takiego łupnia od samolotów radzieckich, które leciały gęsiego wzdłuż tej szosy Lwów-Kraków. Strzelały z broni pokładowej, bo gilzy znajdywaliśmy na samochodzie. To były broń pokładowa, prawdopodobnie łuski to były z dziesiątek. Siekły po tych wszystkich transportach i leciały prawie na wysokości linii telefonicznych. Tutaj jak w 1939 roku Polacy uciekali na Warszawę. Nie? Coś podobnego było. To były Jakowlewy, Jak-24 zdaje się, bojowe, samoloty szturmowe. No i przed nami jechał taki autobus z dziewczętami z jakiegoś szpitala, bo były w ubiorach sanitariuszek, a autobus był Deutsche Reichsbahn Reichshof. Reichshof to był Rzeszów po niemiecku. Rzeszów był. No i myśmy też, to już skutki, to nie będę opowiadał, bo to dusza, historia jest techniczna. I ten autobus zapalił się. I te dziewczyny nie mogły wyjść, bo zapalił się od szoferki, z tej strony, od przodu. Tylnie drzwi się zablokowały, zakleszczyły i zaczęły te dziewczyny gotować się tam w tym. Więc z kolegą próbowaliśmy im pomóc. Wziął kolega ten podnośnik i ręką, jak wybijać szyby, nie było czym, a to było pod ręką właśnie, wybił tam dwie czy trzy szyby i te dziewczyny wyskakiwały przez te wybite szyby na jezdnię. To były Niemki? Niemki. To były wszystkie dziewczyny, które miały znaczki Hitlerjugend, a były w mundurkach sanitariuszek i w czepkach były. I to młode dziewczyny, to były gdzieś 17-18 lat. Czyli nie zawahaliście się, żeby Niemcom pomóc, Niemkom?
nie. No nie będę, nie będę. Pomogliście po prostu. No, żal było patrzeć na to. Dobrze. To było w Olbromiu. To było w Olbromiu. Była garbarnia, która garbowała skóry dla wojska. To były skóry twarde i był transport uszykowany już. Wagony były podstawione na bocznicy i mieli wozić te skóry. Naturalnie partyzantka Okoska dowiedziała się o tym i próbowała te skóry Niemcom wykraść. Zorganizowali, to był koniec października było, bardzo słodna nocka była i wieczór. Którego roku? 1944. To było wszystko 1944. No i tam ja się dostałem w obiekt tego całego strzelania, bo partyzanci przecież nie mieli tylko pistoletów, bo mieli karabiny maszynowe ze sobą, obstawili cały teren, ale kto przechodził tam, to dostał się w ich ręce i już go nie puszczali, żeby nie zawiadomił władz, czy w ogóle hałasu nie narobił. Bo wszystko po cichu było. No i wówczas, jak żołnierze jacyś przechodzili torami kolejowymi, w pobliżu biegły tory, no to byli pijani. No i jeden, który był w pobliżu tam z partyzantów, który pilnował tego terenu, tego odcinka, zamiast ich puścić dalej po cichutku, żeby przeszli, minęli, to on zaczął ich legitymować i żądał, żeby się poddali. Hände hoch, krzyczał do nich po niemiecku. No i ci Niemcy dopiero narobili hałasu. Na hałasu takiego narobili, że była cała akcja z Miechowa. Przyjechało gestapo, posiłki, żandarmeria, i miejscowe gestapo, żandarmeria i tam byli kałmucy, jak ich nazywali, i w niemieckich mundurach. To znaczy z generała Własowa, tak zwani Własowcy. Nie? No i przyjechał z Karsznicy, jeszcze podjechał pociąg pancerny. I dopiero była strzelanina. No i jedynego, którego zostawili, to był na portierni portier, którego związali, a mnie zostawili i uciekli z tymi skórami do lasów przez łąki. No ja zostałem tam i mnie schowali do ustępu takiego wiejskiego w ogródku. No ale Niemcy jak zaczęli chodzić z bagnetami, gestapo i SS tam obstawiło to wszystko, no mieli psy. I ten pies mnie wywąchał tam. No ja musiałem sam wyjść, ręce podnieść do góry i mnie poprowadzili. Poprowadzili mnie do przed stół prezydialny, gdzie w tej garbarni już urzędował cały sztab. Jak to było, zaczęli się pytać, jakie pierwsze pytania były, jakie uzbrojenie mieli, w jakim języku komendy były wydawane, bo strzelanina była niesamowita. Nie zostawili żadnego zabitego. Widziałem, jak ciągnęli go, tego ostatniego, czołgając się, ściągnęli go na płaszczu. Był na płaszczu i go dwóch, jeden za jedną rękę, drugi za drugi, go przyciągali na drugą stronę drogi i tam już łąki były i lasy. Tam były dwie partyzantki. Była radziecka partyzantka i Okoska. Więc po wojnie pojechałem tam, bo byłem na delegacji, po prostu chciałem się dowiedzieć, kto to urządzał, i się dowiedziałem, że to akcja była AK. Wpierw to myśmy wrócili z ojcem, celem zabezpieczenia mieszkania tutaj w Poznaniu, na ulicy Biedrzyckiego. I myśmy przyjechali do Jarocina pociągiem, dalej już mosty były pozrywane. Łódką myśmy się przeprawili pod Orzechowem, bo w Orzechowie był zerwany most na Wrześnie do rodziny. I potem jak rodziny, jak przespaliśmy się,
odżyliśmy troszeczkę po tej cholernej podróży, ale z Orzechowa szliśmy do Wrześni pieszo, bo pociągi nie szły, ani autobusy. No i stamtąd pieszo do Poznania, to było 3-4 marca. Jak przyjechaliśmy do Poznania, to przechodziliśmy tutaj koło pomnika Mickiewicza obecnie, tam już pomnika nie było tego Chrystusa Króla, tak? Był pomnik tego, to Niemcy to wycięli cały, wyburzyli. I na tym całym placu, cały plac był rozkopany, wydobywali ciała radzieckich żołnierzy i łapali przechodniów, Polaków, żeby im pomogli kopać. Bo cały ten teren był rozkopany, ekshumację przeprowadzali. I tych wszystkich tam żołnierzy, którzy byli pochowani, wysyłali, znaczy ekshumowali na Cytadelę. Tam szykowali groby i to było wszystko przewożone. I mnie złapali i chcieli, a to wszystko już było, niektóre to się rozkładały, mimo że takich upałów nie było, ale ja nie byłem przygotowany, żeby brać, bo to było zimno, mokro i to człowiek by się tak opaprał, żeby nie miał gdzie się umyć, bo myśmy tylko gościnnie tu przyjechali. I w tym czasie przeprowadzali z Cytadeli tą drogą od opery tutaj, koło tych żołnierzy, których wykopywali, jeńców niemieckich, obszarpanych takich, tego, obrośniętych. I ich zatrzymali całą kolumnę, to dużo było, tam chyba było ze 2-3 tysiące ich z Cytadeli. Bo oni byli na Cytadeli i tam pilnowali i stamtąd ich przeprowadzali do jakiegoś obozu, nie wiem gdzie, albo na stację kolejową. W każdym razie ich tu zatrzymali i im pokazywali, co narobili tutaj. Jak wykopywali, to akurat moment był wykopywania tych zwłok żołnierzy radzieckich wydobywanych na skrobów, na samochody i przewożony na Cytadelę. Ich tu trzymali dosyć długo. Oni nawet posiadali najezdni i pokazywali im. A niektórzy się odwracali, to wkroczali między nich i głowę mu obrócili, żeby patrzał na swoje dzieło. To dla mnie to było wstrząsające, to, ten moment. Gdybym miał aparat fotograficzny, to bym zrobił zdjęcie tego. To było bardzo wymowne. Takie najgorsze jakby przeżycie, tak? Przeżycie okropne było.